O tym, że ten pociąg się znajduje, była informacją przekazaną ustnie. Skład kolejowy. Pana przyszły pan, nie wolno zejść. No i musimy wyjść z tego. Dobrze jest też, 2 miesiące to było wszystko zielone, tu nic nie było widać. Pociąg jest w wąwozie, jest zasypany, 8 metrów na nakładu jest na nim nałożone. No i czekano. Wiosną 45 roku wyjechał pociąg z Breslau. Wiosną pociąg na pewno nie wyjechał z Breslau. Proszę pana, wczoraj miałem potwierdzenie, Niemiec z Berlina dzwoni. Tadeusz, szlum, dazel, ja, hier, sztuk, szyjt. To nie jest fotomontaż. To nie jest fotomontaż. Ta historia uderzyła jak grom z jasnego nieba latem 2015 roku. W moim przypadku jest to przekonanie na poziomie ponad 99%, że istnieje taki pociąg. Bo ja myślę, że on tutaj jest. Zobaczmy, jak to się wszystko zaczęło i w jakim punkcie jesteśmy dzisiaj. Wałbrzych. Piękne, niegdyś niemieckie, górnicze miasto. Przepięknie położone w dolinie, otoczone widowiskowymi górami, niedaleko od Wrocławia i Jeleniej Góry. Po zamknięciu przemysłu górniczego miasto nieco podupadało. Ratunkiem okazała się strefa aktywności gospodarczej. Miasto w czasie II wojny nie ucierpiało. Było też przez długi czas poza zasięgiem alianckiego lotnictwa, co dawało, jak mogłoby się wydawać, bezpieczną przystań dla możliwości ukrycia depozytów III Rzeszy w tej okolicy. Po wojnie krążyły legendy o depozytach ukrytych na Dolnym Śląsku przez niemieckie władze i uciekającą ludność cywilną. Wiele depozytów odnaleziono. Nie powinno więc dziwić, że legenda o ukrytym w ziemi pociągu rozgrzała wyobraźnię wielu osób. Jest 2023 rok, jesteśmy w Wałbrzychu, a to jest 65. kilometr, najsłynniejszy 65. kilometr w Polsce. Od momentu zgłoszenia przez dwóch znalazców złotego pociągu w tym miejscu minęło już prawie 8 lat. Ale mało kto pamięta, że z tej bardzo prostej z pozoru historii zrobiła się wielka, wielowątkowa opowieść. Jak to dokładnie było? Jak się skończyło, a może jeszcze trwa? O tym w dzisiejszym filmie. Jak to się właściwie zaczęło? W przestrzeni medialnej pojawiła się w południe 18 sierpnia 2015 roku na portalu wiadomości wałbrzyskich dość lakoniczna wiadomość o odkryciu. Mowa była o zgłoszeniu znalezienia pancernego pociągu z czasów II wojny światowej. Ruszyła lawina medialnych spekulacji, nakręcona z czasem do rozmiarów absurdu. Jest to pociąg pancerny. Prawdopodobnie nie jest zaminowany, nie znajduje się w żadnym tunelu. Natomiast został przez hitlerowców zakopany. As it that a Nazi train filled with gold was lost 7 decades ago. Wiemy, gdzie jest złoty pociąg, mówią twarzą do naszej kamery panowie, o których ostatnio tak głośno. A big dig is getting underway in Poland in search of a mystery train. Sprawa zdążyła rozlać się na niemal cały medialny świat. Polskie i zagraniczne media prześcigały się w informowaniu, a z braku konkretów ukuto termin złoty pociąg. A golden rush has hit Poland due to the possible discovery of a legendary Nazi train. Treasure hunters have descended on the area to search of a mystery train, although the tunnels may be mined and dangerous. I zaczęto przekazywać niesprawdzone informacje o jego rzekomej zawartości. A castle, a tunnel and a lost train full of Nazi treasure. Tak narodził się mit 300 ton złota. Zug soll mit bis zu 300 Tonnen Gold beladen sein. I informacji o zaginionym pociągu pancernym. O ile mi wiadomo, ilość pociągów była ograniczona. Wszystkie są opisane i losy wszystkich tych pociągów pancernych są opisane. Zanim więc poznaliśmy tożsamość znalazców,
ruszyła lawina plotek, niedomówień i niesamowitych historii. Co więcej, plotki te i niesprawdzone informacje podscali najwyżsi urzędnicy w państwie. W moim przypadku jest to przekonanie na poziomie ponad 99%, że istnieje taki pociąg. Co ty pie? Cóż, wielu geologów z pewnością łapało się wówczas za głowę, wiedząc, że tak dobrych georadarów po prostu nie ma. Osobną kwestią jest skała występująca w okolicy i możliwości georadarów w starciu z nią. Znaczy, jaka jest geneza wszystkich skał tu w okolicy, skąd to się wzięło, jak właśnie skąd te minerały powstały. Także te dwa minerały nam maskują przepięknie georadar, także właściwie on jest doskonale ślepy. Mówiąc wprost, pokazano panu głównemu konserwatorowi zabytków zdjęcie i powiedziano, co ono przedstawia. Ja widziałem platformy, widziałem działa, jest to jednoznacznie pociąg. Ten pociąg może zawierać w sobie zarówno kosztowności, które są wskazane we właściwym zgłoszeniu, ale równie dobrze może zawierać materiały niebezpieczne z czasów II wojny światowej. A właśnie zgadłeś! Inni politycy szczęśliwie uniknęli kompromitacji. Jesteśmy zaskoczeni wynikami badań, tak diametralnie się różniącymi. Czym innym są badania? Czym innym są wyniki i ich interpretacja? A czym innym jest wiara? Wydaje się, że niektóre osoby zbyt mocno uwierzyły w znalezisko. I o ile wiara jest świętym prawem znalazców i ich fanów, o tyle urzędnicy powinni twardo stąpać po ziemi. W jednym z filmów dokumentalnych widzimy próbę przedstawienia alternatywnego miejsca ukrycia pociągu przez pasjonatkę historii z Niemiec, panią Christel Focken. Na grafice z 1913 roku ta ulica rzeczywiście jest jeszcze widoczna, można ją zobaczyć. Jest starsza niż wszystkie budowle, które tu widać. To jest dowód na to, że prace budowlane podczas dążenia tunelu, który się pod nią znajduje, odbywały się pod ziemią. Miejsce to jest w sumie kontynuacją nasypu, o którym mówili znalazcy. Tyle, że bliżej stacji Wałbrzych-Szczawienko. Nie jest wyjaśnione, skąd wzięła się dawna bocznica, po której prowadzi filmowców pani Christel, ani dokąd miała prowadzić. Tak chodzi się po terenie przypisywanym obecności złotego pociągu, natrafia się na bocznicę kolejową. Widać podkłady i już zdemontowane szyny. I niektórzy eksploratorzy błędnie przypisują istnienie tej bocznicy II wojnie światowej. Otóż ta bocznica została wybudowana w latach 70. XX wieku razem z nieistniejącym już zakładem fabryka porcelany Książ. Ten nasyp, ta masa skał, to w niej ma być ukryty złoty pociąg, a tutaj ciąg dalszy tej masy, czyli to zostało tu wybrane i została wybudowana ta bocznica. Ale niestety z niewiadomych przyczyn nie zdecydowano się na przykład na wiercenie w bok tego masywu. Szkoda, że zabrakło tej informacji. Jednak doszło do fantastycznej weryfikacji i pokazania w terenie całej sprawy przez Rafała z kanału Wyprawy Leona. Wiadukt nad 65. kilometrem linii kolejowej z Wrocławia do Wałbrzycha. Jesteśmy na tym wiadukcie nie bez powodu. Otóż to na tym wiadukcie gromadziły się wszystkie ekipy telewizyjne, radiowe, prasowe, turyści i w ogóle kogo tylko możemy sobie wyobrazić, chcący zobaczyć ów słynny 65. kilometr w całej krasie. Oczywiście teren był zamknięty i nie można było tutaj przebywać. Chroniła tego terenu Służba Ochrony Kolei i później zabezpieczali go saperzy w
To było w 2015 roku, a kiedy przystąpiono tutaj do prac, również gromadziły się tu ekipy telewizyjne i stąd relacjonowały ten przebieg na cały świat. Prace ruszyły niemal dokładnie w rocznicę przekazania informacji o znalezisku. Panowie odkrywcy Andreas Richter i Piotr Koper założyli w celu potwierdzenia znaleziska specjalną spółkę cywilną. Zgromadzili niezbędne fundusze i pozwolenia na prace inwazyjne na terenie kolejowym. Panowie całkiem rozważnie postanowili spróbować sfinansować pracę, sprzedając akredytację. Wszak wyłożyli swoje własne pieniądze, a media jak zawsze były chętne zarobić na tym. Dodatkowo pracom przyglądała się ekipa stacji Discovery. Zanim przyjrzymy się efektom prac w okolicy 65 km, które ekipa spółki XYZ przedstawiła krótko po zakończeniu prac w 2016 roku, rzućmy okiem na tło historyczne całej sprawy. Oto Zamek Książ w gustownym, łososiowo-różowym kolorze. To miejsce łączone jest ze Złotym Pociągiem. Nieprzypadkowo. W końcu to tutaj, 50 metrów pod nami, znajduje się jeden z kompleksów udostępnionych od niedawna turystycznie, kompleksów Rize, które były tu budowane między 1943 a 1945 rokiem i są one dość kompletne, wykończone i obetonowane. Wciąż żywa legenda, a także obecność tego zamku na słynnej liście Grundmana ściąga tutaj co roku rzesze turystów, którzy chcą dowiedzieć się, jak Hochbergowie mieszkali, a także co działo się na zamku, gdy rodzina Hochbergów już go opuściła. Temat Złotego Pociągu i kompleksu Rize pod Książem i w Górach Sowich to bezsprzecznie najbardziej popularne tajemnice tego regionu. Sprawy te, najprawdopodobniej ze sobą niepowiązane, ze względu na bliskość geograficzną wszystkich obiektów, pozostaną już z pewnością związane ze sobą na wieki. Jesteśmy 50 metrów poniżej poziomu dziedzińca na Zamku Książ. Oto drzwi do Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Badań Kosmicznych. Tu, gdzie stoimy, wiodła wąskotorówka, która była używana przy budowie tego kompleksu sztolni. Wiele osób przypisuje temu miejscu legendę, jakoby właśnie tutaj, w tej okolicy, Złoty Pociąg miał wjeżdżać w podziemia zamku. Dziś wiemy, że to raczej niemożliwe, ponieważ podziemia miały być przedzielone i są po prostu zbyt małe na normalnotorowy pociąg. Ale legenda żyje dalej swoim życiem. Tadeusz Słowikowski, będący pierwszym źródłem informacji o domniemanym pociągu, powziął tę wiedzę od kolegi Niemca, z którym pracował na kopalni w okresie powojennym. I widział za płotem, że stały dwa wagony, jeden koło drugiego. To ja, wie pan, tłumaczył mi, człowieku, jak? Gdyby, wie pan, wzdłuż te wagony stały, no to bym się zgodził, wie pan, nie? Fabrzych Szawienko. To właśnie tutaj, w 1945 roku zawiadowca tej stacji miał otrzymać informację, że od strony Wrocławia zbliża się do niego pociąg specjalny. Pociąg nigdy nie dotarł, a zawiadowca zastanawiał się pewnie,
gdzie pociąg się podział. Pan Tadeusz Słowikowski w swojej relacji podaje nazwisko zawiadowcy jako Schulz i podaje, że z nim rozmawiał, a więc relacja wydaje się być autentyczna. Czy tak było? Niestety, chyba już się nie dowiemy. Teorie były różne. Najpierw domniemywano, że pociąg ma być ukryty w specjalnie w tym celu wydrążonym tunelu, co wydawałoby się logiczne. Wszak tuneli kolejowych w okolicy nie brakuje. Metody drążenia, ludzie i technologie były dostępne. Później jednak nasi odkrywcy zmienili zdanie pod wpływem nowych badań i orzekli, że pociąg nie znajduje się w tunelu, a jest zasypany luzem. Mówiąc o złotym pociągu, ukrytym w jakimś tunelu, nie sposób nie wspomnieć o tym oto najdłuższym jak dotąd pozamiejskim tunelu kolejowym w Polsce. Tym wybudowanym pod koniec XIX wieku i tunelu obok wybudowanym na początku wieku XX. Tunelom tym przypisuje się specjalną funkcję, ponieważ ich długość wynosi ponad 1600 metrów. Tunelom tym przypisywano mianowicie funkcję bycia schronem dla pociągów specjalnych Hitlera. Czy w takim tunelu można było też ukryć pociągi z kosztownościami, z depozytami, ze złotem, czy z innymi dobrami, na przykład dziełami sztuki? Tego nie wiemy. Możemy tylko spekulować. O tunelach mówimy również dlatego, że... Tunel może jest, ale pociągu nie ma. Jesteśmy w dość sporej odległości od wylotów tuneli pod Małym Wołowcem, zarówno od jednego tego od strony Wałbrzycha, jak i od tego od strony Jedliny Zdrój. I tutaj jesteśmy we fragmencie, który, jak się przypuszcza, został poszerzony w czasie wojny na cele schronowe. Poszerzony na boki i oczywiście nieznacznie w górę. W jakim celu to zrobiono? Zrobiono to w takim celu, żeby można było pociąg Ameryka lub Brandenburg później, po wysadzeniu głównego wodza na jednej ze stacji, wprowadzić tutaj do tego tunelu. Tak, aby mógł on niewidziany pozostać w ukryciu. Wiązałoby się to oczywiście ze znacznym zmniejszeniem przepustowości linii kolejowej z Wałbrzycha do Kłodzka, która w tamtym czasie była bardzo mocno obciążona. No ale było to rozwiązanie tańsze i znacznie szybsze we wdrożeniu niż drążenie osobnego tunelu. Wróćmy jednak na 65. kilometr. Prace trwały tam kilka dni w 2016 roku. Spółka XYZ, założona przez naszych odkrywców, niestety nie dokopała się ani do tunelu, ani do pociągu. Nie jest pan rozczarowany? No pewnie, że jestem. Pewnie, że jestem. Nie mogę powiedzieć, że jestem dumny z tego powodu, że przekopaliśmy dwa miejsca i nie ma tu tunelu. Fiasko zniechęciło bardzo wiele osób, sponsorów oraz potwierdziło skuteczność badań AGH. Czy nauka wygrała z marzeniami? Każdy musi wyrobić sobie zdanie samodzielnie. Po tej niewątpliwej porażce Andreas Richter i Piotr Koper rozdzielili się. Z wypowiedzi pana Piotra wynika, że nie pogrzebał on tematu całkowicie. Na 65. kilometrze nie udało się nam odkopać
tunelu, ani znaleźć pociągu. To już wszyscy... To wiemy. To już wszyscy wiemy. Czyli czego dokładnie pan teraz poszukuje? Jakiegoś wejścia do tunelu? Tak, szukamy korka. Mhm. Najprościej, szukamy korka. Jak znajdziemy korek, będziemy mieli całą resztę. Czy to już koniec legendy złotego pociągu w Wałbrzychu? Z pewnością nie. Wizja ukrytego tunelu, choćby pustego, rozpala wyobraźnię setek eksploratorów i turystów. Z pewnością więc nie jest to koniec tej historii, zwłaszcza, że wciąż słyszymy o odnalezionych depozytach w tych okolicach. Sama historia związana z depozytami III Rzeszy jest wielowątkowa i wciąż jeszcze pozostało w niej wiele niedopowiedzeń. Zatem wciąż jest wiele do zrobienia. Temat zgłębia wielu badaczy i eksploratorów. Ich praca to prawdziwy skarb. Oby została właściwie doceniona. Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Jest pociąg? A może nie ma pociągu? A jeśli jest pociąg, to właściwie gdzie przepadł? Czy władze zareagowały prawidłowo na wieść o znalezisku? I czy podejście do eksploratorów jest właściwe? Just don't get enough for me.